to jest oficjalny filmik w ogóle z NVD, więc it's a deal, to będzie miało miejsce, nie wiem kiedy, ale w Wuthering Waves będzie miała opcję ray tracingu. Także i ten to będzie wyglądało mniej więcej tak. I ja jestem po prostu pod wrażeniem, w sensie ta gra już ładnie wygląda, bo to jest naprawdę ładna gierka, teraz jeszcze jak na 120 FPS-ach, bo ja gram właśnie na 120, to jak to będzie miał jeszcze ray tracing, to łocie panie, nie? Naprawdę. Cudo, cudo. Także tutaj wstępnie możecie zobaczyć, zaraz będą pokazywać przed i po, bo może tak tutaj nie widać za bardzo, ale ogólnie kolory będą jeszcze bardziej podbite. Najważniejsze dla ray tracingu, przynajmniej tutaj, to będą odbicia w szybach, odbicia w wodzie. Także no to nada takiej jeszcze większej głębi ogólnie tej grze. Tutaj macie właśnie podbite takie kolory, więcej shade'ów, więcej właśnie takiego deep. No widać to ładnie to wygląda. I tutaj macie to game changer, nie? Odbicia w szybie, kurwa. Odbicia w wodzie. No to będzie super wyglądało. Także Genshin could never. Nie no, jestem w szoku, że tak szybko w ogóle ray tracing do WoWy dostajemy. To jest amazing. W sensie ta gra jest naprawdę ładna. A ostatnie te domeny, jak podczas eventu z Yao, pokazały, że tam gra świateł w ogóle się poprawiła. To też już widzieliście. Ale jak oni dodadzą ray tracing, to też te odbicia światła. O, widzicie na podłodze. Patrzcie jaka różnica jest, to jest przed. Jaka różnica była w odbiciach na podłodze. Patrzcie na to, no przecież... Nie, ta gra to będzie jeszcze piękniejsze, no. Ja jestem ciekawa też, jak to wiecie, obciążeniowo. O, tu macie walkę z Jue na wodzie. Także... O, no, także zostało to pokazane, no. Zostało to pokazane. W ogóle fajnie to wygląda właśnie przy... O, tutaj to widać. Szkoda, że tak krótką tą walkę pokazali. No, ale chodzi o te odbicia tutaj, nie? No, najbardziej przy tym Jue to będzie widać, nie? Tak, tak, no. Także dla niektórzy, którzy już ogólnie mają troszeczkę problemu z grą, bo wiem, że wciąż są osoby, które grają na ziemniaczkach i niestety WoWa nie idzie im za płynnie. No ray tracingu mogą nie włączyć. Ale jeżeli macie dobry sprzęcik, no to będziecie się cieszyć tym ray tracingiem, bo wygląda to naprawdę zacnie.